6 marca na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbył się trening Nordic Walking, będący pierwszym z cyklu wydarzeń sportowych zaplanowanych w ramach projektu Rak Out. Jesteśmy na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, a jeśli zdrowie, ruch, profilaktyka, to gdzie indziej jak nie tutaj. Dzisiaj rozpoczęliśmy pierwszą akcję cyklu spotkań Rak Out, dedykowane spotkania pacjentom leczonym onkologicznie, ale również pacjentom, którzy zakończyli takie leczenie. Chcemy ich wspierać, chcemy im pokazywać, że sport, ruch, integracja i bycie razem jest bardzo ważne. Imprezę oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Ja się strasznie cieszę, że taka impreza jest na AWF-ie. Oby takich inicjatyw było jak najwięcej. Ja się cieszę, bo pomimo tego, że popatrzcie, jest COVID, dostaliśmy informację o tym, że mamy być zamknięci. Popatrzcie, ilu jest uczestników. Także myślę, że to się będzie rozrastało. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Bardzo pani doktor Milenie Lachowicz, w ogóle całemu zespołowi dziękuję za tą imprezę. Wspieranie tych ludzi to tak naprawdę też w jakiś sposób wspieranie samego siebie, bo to są ludzie, którzy naprawdę są bardzo mocni w swoim życiu, walczą o własne zdrowie, nie tylko dla siebie, pewnie dla bliskich, po to, żeby funkcjonować, żyć. Także to jest warte, żeby z takimi ludźmi przebywać, uczyć się od nich też wielu wartości podejścia do życia. Także ja myślę, warto również z tego z powodu, że każde zdrowie człowieka jest szalenie ważne, a my ja jako były sportowiec, sportowcy wiemy, że to zdrowie jest szalenie potrzebne do tego, żeby funkcjonować.